Dzień dobry, moi drodzy! Dzień dobry! Tak dawno się nie widzieliśmy. Ponad miesiąc. Ponad miesiąc! Gdzie zniknęła Lilka? Boże, co się stało? Czy ze mną wszystko w porządku? Ze mną wszystko w porządku. Jak widzicie, mieszkanie się nie zmieniło. I walczę z kadrem, żeby to było jakoś inaczej. Na różne sposoby, jak widzicie. Na razie nikogo nie znalazłam na swoje miejsce. Miałam dość intensywny ten miesiąc, kwiecień, gdzie mnie nie było. I taki, żeby troszkę pomyśleć, zastanowić się. I przede wszystkim odpocząć. Odpocząć od tego wyścigu, od tego nagrywania, od tego bycia na widoku. Ale jednak się stęskniłam, już się stęskniłam za wami, to fakt. W tym filmiku w sumie chciałam zrobić takie podsumowanie tego roku, no bo miałam 30 kwietnia urodziny. Nie lubię robić podsumowania na Sylwestra, ale lubię robić podsumowanie urodzin. Tak, urodzin, podsumowanie roku, tak, w urodziny. Co się wydarzyło przez ten rok? Czego się nauczyłam. Dobra, wracam na swoje miejsce tam jednak. O fryzurach nawet nie będę w sumie wspominać, bo zresztą sami wiecie, to już 10 i to nie koniec, moi drodzy, i to nie koniec. Nie zamierzam się zatrzymywać, na razie nie zamierzam się zatrzymywać, kto wie. To wie, może się znajdzie taka fryzura, z którą będę chciała zostać na dłużej. Chociaż z tej fryzury też jestem mega zadowolona. Aż szkoda zmieniać, serio, szkoda zmieniać, ale dalej będzie coś ciekawszego. Dobra, wejdę na swój Instagram, bo tak mi łatwiej jakoś tak sobie przypominać rok. Co się tam działo przez ten rok, gdzie są moje urodziny. Rok temu zaczęłam prowadzić treningi online. Treningi personalne online. To było takie troszkę przerażające, bo to jest nowe i niesprawdzone. Do tej pory to nie było super sprawdzone. A teraz to jest... To jest wielką częścią mojej pracy, tak naprawdę pracuję zdalnie, pracuję z domu. Nie mogę się skupić dalej. W tym roku również, w 26, w sensie w moim 26 roku życia, zaczęłam zarabiać z YouTube'a. I co było bardzo fascynujące i... On po prostu, wiecie co, on po prostu zabiera uwagę, nie? On tak robi specjalnie. To jest mój kot, więc to jest... Kojarzycie, to coś takiego się mówi, że zwierzęta są podobne do swoich właścicieli. No to właśnie, on też lubi być w centrum uwagi. Kiciu! No to do kamery mówię. Więc tak, co mówiłam, zaczęłam zarabiać na YouTube. Na YouTubie. To było bardzo fascynujące. Pamiętam, jak się bardzo cieszyłam. I przez to też chciałam dużo nagrywać, żeby, bo tak naprawdę zarabianie zależy od ilości wyświetleń. I tak z tym pędziłam, że w pewnym momencie pamiętam, że miałam coś takiego w głowie, że muszę nagrać, bo ja z tego zarabiam. I to był taki też mały kryzys. Bo no nic dobrego z tego nie wychodzi, takie ze zmuszaniem nagrywanie to nie jest dobre. I w tym samym roku nauczyłam się w sumie tego, że ja i ten YouTube, on nie jest jednak, to nie jest główna rzecz, po co ja to robię. To nie zarobek. To jest fajnym dodatkiem, bardzo, bardzo fajnym dodatkiem, ale to nie dlatego to robię. I w sumie ten miesiąc to udowodnił mi, że nie po to to robię, bo jak mi się nie chciało, to nie nagrywałam. Nie zarabiałam.
dużo w tym miesiącu, nie zrobiłam na YouTubie, ale cieszę się, że mogę na coś takiego sobie pozwolić psychicznie, mentalnie. Prysznic. Żeby nie pędzić, żeby się zatrzymać, pomyśleć, po prostu pobyć sama ze sobą. Potrzebowałam tego w tym miesiącu. Za dużo się jednak działo takiego... za dużo było emocji, które musiałam przeżyć tu i nie pokazywać wam tego. Nawet nagrywałam gdzieś w środku miesiąca, nagrałam filmik i go nie wrzuciłam. Jednak chciałam to zostawić wszystko dla siebie po prostu. Lecimy dalej. Podróż chyba od razu, tak? Podróż, miesiąc w domu. Koronawirus, wiadomo, już nie będziemy gadać na ten temat. To jest rzeczywistość, to nie jest nowość, to jest nasza nowa rzeczywistość. Moja pierwsza w życiu samotna podróż, pojechałam sama, odważyłam się na to i poznałam siebie też na nowo. Kto nie widział, tu są te filmiki, obejrzyjcie, są fajne, są ciekawe bardzo. Sama, żeby się zmotywować, niedawno oglądałam te filmiki. To było też... fajne doświadczenie. W ogóle ten rok był takim rokiem dla mnie i przez to, że to wszystko się zatrzymało, to życie, wszystko się tak przehamowało i zostałam w domu. Taki rok dla siebie, tak, zrozumienie siebie. Mhm. Taki rozwój mentalny, bym powiedziała. O tak. Poczucie wolności. Mi się wydaje, że w tym roku poczułam taką mentalną wolność, mentalną i przez to też fizyczną, jak nigdy dotąd. Otworzyłam dla siebie po prostu nowy świat wolności. Nie wiem, jak to nazwać, ale odczuwam to po prostu. Musicie mi wybaczyć, ja może nie jestem, jestem odzwyczajona troszkę od kamery, od gadania do kamery, więc... Będę mówić tak jeszcze troszkę... Nie do końca dobrze może. Nauczyłam się grać na ukulele w tym roku. Tak? Nauczyłam się grać na instrumencie w tym roku. Ale super. To koniec? Pokażę wam na moje urodziny, pokażę wam przyjaciółki, jakie zrobiły mi bukiet. To jest bardzo miłe, mieć takich przyjaciół, którzy tak dobrze cię znają. Bardzo miłe uczucie. Patrzcie. Widzicie ten bukiet? Widzicie? Tam są chipsiki, orzeszki, popcorn, kabonosy. Wszystko, co lubię. To jest miłe, bo wiedzą, że ja nie przypadam za kwiatami takimi. Lubię dawać takie kwiaty, ale nie lubię, jak mi dają. Nie czuję się komfortowo. Zielone roślinki tak, lubię, ale nie bukiety takie, wiecie. Pytanie, czy ten filmik to jest taki powrót? To już powrót, to była miesięczna przerwa i to jest powrót na YouTube? Czy takie Lilka wróciła, wohoho, czy nie? To jeszcze pytanie i ja nie wiem, szczerze mówiąc. Tak jak już powiedziałam, czuję się bardzo wolna w tym, co robię i nie czuję już presji żadnej, więc będzie jak będzie. Fajnie by było wrócić, już się stęskniłam za wami. I to prawda, w sumie kiedyś to mówiłam, takie ja się za wami stęskniłam, jak tam nie nagrywałam, może tydzień czy coś. I to nie jest to samo, co czuję teraz, bo teraz, no wiecie, jak ja nie nagrywam, to ja nie mam zbyt dużo komentarzy na YouTubie. W ogóle nie mam komentarzy. I to jest taka pustka, taka cisza. Czuję taką ciszę, jakby tego w ogóle nie było, jakby tyle subskrypcji nie było was wszystkich, którzy mnie oglądają. Tak się teraz czuję, że tak się od tego odcięłam, że takie... I to zniknęło, o tak. I tak, oczywiście, że
stęskniłam się za tym napływem komentarzy, takiej komunikacji z wami, bo tak naprawdę w każdym filmiku z wami rozmawiam i wy mi odpowiadacie, odpisujecie, komentujecie, lajki, przypominam, stawiacie lajki. I tak jakby tak i nie ma tego. Także fajnie wrócić. Jeszcze o wolności chciałam powiedzieć. Dlaczego o tym tak dużo mówię, bo nigdy nie czułam się taka wolna. Nigdy się taka nie czułam. A teraz wiem, że wszystkie ograniczenia w naszej głowie to tylko one są tylko w naszej głowie. Że te ograniczenia, które mamy, są przez społeczeństwo, przez wychowanie i przez społeczeństwo. A wychowanie w sumie przez społeczeństwo. I ja już staram się nie mówić niczego, że ja nie wiem, taka nie jestem, albo tak nie będę robić, albo to jest złe, a to jest dobre. Myślę, że otworzyłam się temu światu tak bardzo, że nic mnie nie zdziwi. Może coś zdziwi, ale i tak powiem, że no okej, taki jest świat. Taki są ludzie, różni. I fajnie tolerować i akceptować wszystkich i wszystko. Tak. Ciekawy rok. Nie pamiętam, co mówiłam rok temu w filmiku o urodzinach. I dwa lata temu, w sumie to dwa lata temu zaczęłam tak mówić na YouTubie o urodzinach. A może obejrzę sobie ten filmik, co? Obejrzę i tak i powiem też to, skomentuję, a wy sobie też tu możecie obejrzeć. Jestem ciekawa, co ja miałam wtedy w głowie. Podsumowanie jak w zeszłym roku, kto nie oglądał tego filmiku jest tutaj, tam robię podsumowanie, nie wiem, z 15-20 minut gadam, rata, ja nie mogę powiedzieć, jak już w końcu poczułam się wolna jak nigdy przedtem. No i trzecia ważna rzecz. Znów o wolności. W końcu poczułam się wolna jak nigdy przed tym. I w tym roku mówię, poczułam się wolna jak nigdy przed tym. To jeżeli ja w przyszłym roku powiem to samo, to ja nie wiem, co ten rok musi mi jeszcze pokazać, żeby pokazać mi, że jesteś po prostu wolna jak nikt. Bo tak w niebie. Masakra. Co? Gdzie jeszcze? Jak? Jeszcze gdzie bardziej wolno? Wywiad w TVN, w telewizji, czyli można powiedzieć, że... Mówię też o wywiadach, że to jest takie fascynujące, a w tym roku to już miałam dosyć. Dosyć wywiadu, że już później nie odpisywałam jakieś gazety, czy jakieś magazyny, czy kto chcieli jakieś wywiady ze mną przez tą kawalerkę głupią, że już tu nie chcę mieszkać, tak mnie zniechęcili. No w sumie nie zniechęcili, no to dobrze, to bardzo dobrze, że to może to mi dało do zrozumienia, że jakoś tak spojrzałam na to z innej perspektywy, chociaż było mi tu dobrze, nie wiem, jakoś tak w jeden moment ja po prostu chcę stąd się wyprowadzić, tak. I przez ten miesiąc też szukałam kogoś na swoje miejsce, nie mogłam znaleźć. Później znalazłam jedną dziewczynę, ale ona się już zgodziła i byłam tak się cieszyłam, że w tym miesiącu się wyprowadzę i już na swoje urodziny będę w nowym miejscu. Ale koniec końców odmówiła i znów kogoś szukam, więc to też był taki miesiąc przez to, taki niestabilny, nie czułam się stabilnie psychicznie, bo ciągle czegoś szukałam, kogoś szukałam, jeszcze mieszkania szukałam. Oh. Dobra, mam nadzieję, że trzymajcie kciuki, żeby w tym miesiącu mi się udało. Zawsze urodziny, każde urodziny dają mi do zrozumienia, jakich cudownych ludzi wokół siebie mam. Jakich cudownych przyjaciół i znajomych, których bardzo kocham. O, to prawda. Zawsze. W tym roku w ogóle tosty, na swoje urodziny tosty wznosiłam ja i mówiłam: dziękuję, że wy tu jesteście, ja was tak bardzo kocham. Takie, no. Kocham, naprawdę kocham ludzi, którzy są wokół mnie. Tak.
bardzo. Bardzo to cenię, doceniam. I chcę, żeby oni o tym wiedzieli, dlatego o tym zawsze mówię, jak wypiję. Więc no, w tym roku nie udało się zebrać aż tak dużo ludzi. Ale w przyszłym roku, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Będziemy świętować w dużo większym gronie, na pewno. Miałam tyle samo osób w tym roku. W przeciągu kilku miesięcy naprawdę zmieniłam może z 5 razy fryzurę czy coś takiego. W tym roku tak... Oj, Lile, nie wiesz, co na ciebie jeszcze czeka przez ten rok? Jeszcze zmienisz co najmniej 5 fryzur. Najgorzej, co możecie zrobić ze swoim życiem, to myśleć o tym, co było. Ja wiele razy słyszałam... No, fajnie tak na siebie popatrzeć rok temu, co ja tam mówiłam, gadałam. Podsumowując dzisiejszego vloga, jeżeli moje życie dalej ma się tak zmieniać i mnie zaskakiwać, to będzie bardzo fajne i ciekawe życie. Oby tak dalej, po prostu. Wróciłam. Widzimy się niebawem. Pa, pa. No dobra, ciebie też nagram. Kiciu, no już nie obrażaj się na mnie. Kiciu, zabrałam całą uwagę, tak? Tak.